Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się naprawą drzwi w Skodzie Octavii. Nie chcą się wcale otworzyć. Klamki nie otwierają się. Jak widać, cypelek wychodzi. Nie idzie ich otworzyć. Z zewnątrz też nie idzie ich otworzyć. Szyba nie działa. Elektryczna szyba nie działa. Dodam, że to drzwi lewe, tylne. Z pilota też nie działa. Słychać, że coś pstyka. Ale jednak nie w tych drzwiach. Cypelek nie podnosi się. Jak je otworzyć? Czy rozkręcić boczek? Czy co? Pierwsze podejrzenie, no kurczę, w ogóle nie działa elektryka tych drzwi. Więc trzeba zajrzeć do kabelków. Od kierowcy drzwi można otworzyć. Tutaj jest gumka, gdzie przeważnie na łączeniach drzwi potrafią się kable ukruszyć. Teraz zdejmiemy tę gumkę, zobaczymy co tam siedzi w środku. Jak widać, kosteczka. Kamerę ciężko tam wsadzić, są kabelki z drugiej strony. O, i tutaj już się na wierzchu ujawniło urwany przewodzik, jak widać. Tam nie łączyć, aby go czymś zmostkować. Jak widzicie, tu czerwony dojście jest takie, jak jest. Może kurczę. Nie wiem, czy tu widzicie, brązowy też jest to uwalony. Że dwa przewody są uwalone. Widać, trochę wyciągnąłem te przewody, brązowy i czerwony, i kurczę, dotkniemy. Może pójdzie się do otworzyć, będzie więcej miejsca. Oczywiście. Kluczykiem się otwieramy. I przytrzymując tutaj, nacisłem otwieranie. Cywan wyskoczył i zobaczymy, czy się otworzą drzwi. O, proszę, i otwarte drzwi. Teraz zobaczymy. Teraz będzie więcej miejsca. Trzeba wypiąć tę kostkę i zarobić przewody na nowo. Dobrze, widzimy się za chwilę, jak wypnę kostkę. Kostkę mamy wypiętą. Można wyciągnąć ją z gumy. Będzie lepszy dostęp do złatania kabelków. No, zobaczcie, co tu się narobiło. Że kurczę, tu więcej jest tych kabelków nadeszonych. Widzicie? Muszę to połatać. No, teraz ładnie mamy zaizolowane. To wam powiem, warto wymienić całą tę wiązkę, bo tam nadkruszone te przewody, no chwilę jeszcze potrzyma, a jak długo to nie wiadomo. Także tutaj teraz zakładamy gumeczkę i można sprawdzić, czy będzie działało. Zapomnę tej gumeczki, o, że czeka. Gumeczka przeciągnięta, teraz ładnie pinamy w kosteczkę. Tam może wcisnąć jeszcze. O, kosteczkę mamy wpiętą, teraz można zobaczyć, czy szyby się opuszczają. Chyba się nie opuszcza, ale coś tam jeszcze musi być innego. Zobaczymy, słychać zamykanie drzwi. O, słychać, że chodzi. Także teraz to wepniemy. I zamkniemy, zobaczymy, co to się wybra. O, ładnie drzwi się zamknęły.
ogląda gumeczka ładnie wsadzona. Będzie działała. Ale ładnie zamyka. Otwiera drzwi. Naprawione. Zobaczymy, czy się działa, bo jak wiecie, kluczek trzeba przekręcić, a nie próbować na sucho. Ale o, szyba się opuszcza. Ładnie, do góry idzie. Przed chwilą moment ładnie naprawiony. Trzymajcie się, jakbyście mieli jakieś problemy, piszcie w komentarzu. Pozdrawiam.